Dzień dobry Państwu. Witam na prezentacji dotyczącej ssaku w mieście, ssaków występujących dużych i średnich, występujących na terenie Parku Drwinka. Na początek może się przedstawię. Grzegorz Paś, moje nazwisko, obok też jest współautor tejże prezentacji Wojciech Tokarz. Przez 12 lat byliśmy związani z krakowskimi uczelniami, jednostkami naukowymi, z Polską Akademią Nauk, Instytutem Ochrony Przyrody i z Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Nauk o Środowisku. Zajmowaliśmy się tematyką ssaków, ptaków, w przypadku Wojtka, jak i owadów, szeroko pojętą tematyką przyrodniczo-biologiczną. W moim przypadku są to głównie płazy i płazy gady i właśnie duże ssaki ze specjalizacją w trakcie pracy naukowej właśnie w postaci problemu, jakby aspektu występowania ssaków dużych i średnich na terenie miasta. Dzisiaj sobie troszeczkę o tym opowiemy w takiej jakby części teoretycznej. Jutro będziemy spacerować już bezpośrednio w terenie. Jakie te ssaki w mieście, może od tego powinniśmy zacząć na początku, jakie ssaki w mieście występują. Duże ssaki drapieżne. Tu trzeba powiedzieć, że przede wszystkim trzy gatunki dużych ssaków drapieżnych w Polsce to jest ryś, wilk i niedźwiedź. Myślę, że bardzo dobrze, że one nie występują w mieście, bo raz, że są to zwierzęta niebezpieczne. Niedźwiedź w Polsce może przekraczać nawet 300 kg i stanowi duże zagrożenie. Co ciekawe, są miasta w Polsce, gdzie możemy spotkać niedźwiedzia i jest to Zakopane i tam mam kontakt z pracownikami parku. To w okresie jesiennym często niedźwiedzie gdzieś po tym Zakopanem spacerują. One najczęściej są tam asekurowane przez pracowników parku, którzy pilnują, żeby te konflikty minimalizować. Wilk występuje bardzo blisko Krakowa, bo najbliższe obserwacje, które do mnie dotarły w ostatnich latach, to jest w granicach 15 kilometrów, ale jest to gatunek leśny wymagający zwartych drzewostanów, które są połączone korytarzami ekologicznymi leśnymi między sobą, więc przede wszystkim w mieście nie znajduje odpowiednio dużego areału, w którym mógłby się wyżywić. Ryś, zupełnie inny gatunek, o innym behawiorze, też występujący w lesie, ale bardzo płochliwy, stronący od ludzi. Raczej rzadko w ogóle możemy go zaobserwować. Tak naprawdę wszystkie ssaki drapieżne, jak i część kopytnych, zawsze jest ciężko zaobserwować. Tu, jeśli prowadzimy badania naukowe, to najczęściej opieramy się na tropach, śladach żerowania, odchodach. A w przypadku w ogóle dużych ssaków drapieżnych to są przypadki, że ktoś kończy doktorat badając jakiegoś tam ssaka drapieżnego i albo go w ogóle nie widział, albo widział go 2-3 razy w ciągu tego czasu, a po prostu bada się właśnie tropy, ślady żerowania i tak dalej. Tak jak mówię, ryś, wilk, niedźwiedź. Dobrze, że ich nie ma w mieście. Oczywiście by to wskazywało, jeśli by były, że mamy ogromne przestrzenie dzikie, zielone i leśne, ale należy pamiętać zawsze o tym, że są to, powodowałoby to wiele konfliktów na linii człowiek-zwierzęta i na pewno nie byłoby to, nie jest to pozytywny aspekt zarówno w przypadku człowieka, ponieważ są to już niebezpieczne zwierzęta, przede wszystkim w przypadku niedźwiedzia. Wilki, ryś są raczej płochliwe i się jej nie widzi, ale niedźwiedź jest na tyle duży, że już raczej nie boi się człowieka. I dwa, jest to też niebezpieczne bezpośrednio dla tych zwierząt. Duże ssaki kopytne, do których zaliczamy sarnę, dzika, tu nie mamy wymienionego jelenia, i łosia, te zwierzęta już w mieście się pojawiają i bywają w Krakowie. Sarna bardzo licznie zasiedla większość terenów zielonych, łąkowych, parkowych, leśnych na terenie miasta. Można ją spotkać praktycznie w każdej części miasta. Myślę, że jest też możliwość i pewnie Państwo, którzy częściej bywają na
na terenie Parku Rzecznego Drwinka spotykają sarny. Z tego, co ostatnio sprawdziłem, nie znalazłem tropów, ale myślę, że to jest jak to by, jak przystało na Park Rzeczny, on jest wąski, długi, więc będzie na pewno jakimś tam korytarzem migracyjnym i te sarny będą się tu pojawiały, jeśli nie stale, często, to na pewno okresowo. Dzika kiedyś w rejonie ulicy Słonej Wody, więc tak naprawdę w niewielkiej odległości osobiście widziałem tropy dzików. Tam był taki teren polny użytkowany rolniczo i były tropy dzika. Nie pamiętam, który to był okres roku. Prawdopodobnie więc dzik, który również bardzo licznie w tym momencie zasiedla miasto. Też się tu pojawia, jeśli nie na stałe, bo nie widziałem. Też śnieg przysypał pewnie jakieś buchtowiska, więc może coś jest pod śniegiem, ale na pewno będzie się tu pojawiał. Co do jelenia, miałem kilka zgłoszeń o obecności jeleni gdzieś na obrzeżach miasta. To były wschodnie tereny, północno-wschodnie tereny Nowa Huta, ale też w rejonie Płaszowa, w rejonie ulicy Krystobotewa. Te jelenie gdzieś tam idąc wzdłuż Wisły od Puszczyny Połowickiej w pewnych okresach pojawiały się na terenach polnych. Jest to już duży, duży zwierzak, tak samo jak i dzik. I obydwa mogą być przyczyną wypadków, przyczyną konfliktów, czy tak naprawdę stanowią już zagrożenie dla człowieka. No i mamy tutaj łosia, który nie wiem, jak to wygląda w ostatnich 4 czy 5 latach. Wcześniej statystycznie 2 razy w roku łoś gdzieś był widywany na terenie Krakowa, często bardzo w centrum, bo przed kilku laty był obserwowany. Był taki piękny film, ja próbowałem go znaleźć, gdzie był na Żabińcu, więc prawdopodobnie szedł wzdłuż rzeki Białuchy. I łoś, jak to łoś, taki trochę zwierzak fajtłapa i musiał sforsować, przestraszony, musiał sforsować taki niski płotek placu zabaw. No i pomimo, że z miejsca potrafi skakać na 2,5 metra, to ten płotek go przerósł i podciął mu obydwie przednie nóżki, aż go żal było, jak uderzył w chodnik. No, trwały tam odłowy, zwierzak został złapany, a to o tym jeszcze będziemy za chwilę mówić. Tak jak mówię, pojawia się i to są już duże zwierzęta. Sarnę mamy, ile będziemy mieli sarnę? 20, 20 parę kilo. Dzik, krakowskie dziki ja akurat łapałem i znakowałem na terenie miasta obrożami, nadajnikami radiowymi i satelitarnymi. To największego osobnika mieliśmy 150 kilo sądzę. Ale o tym jeszcze będziemy za chwilę rozwijać. No łoś to już jest czasami więcej niż 0,5 tony. Rekordowy dzik w Polsce to, jeśli dobrze pamiętam, to jest 350 kilo. Ponieważ one rosną całe życie, więc im jest starszy, tym bardziej po prostu będzie duży. Ssaki średnie. Borsuk. Niezbyt częsty i liczny w Krakowie, ale na pewno występuje na terenie Lasu Wolskiego, występuje na terenie Lasów Tynieckich. Osobiście tam widziałem, miałem fotopułapki przy norach pozakładane. Lisy są tak naprawdę wszędzie. Lisy są wszędzie, proszę Państwa, widziałem lisy dwa, co najlepsze, biegnące z jakimś truchłem przez planty o 2 w nocy, więc one dochodzą absolutnie do centrum miasta. Kuna domowa wszędzie. Pułapki mieliśmy na Wawelu, jak znakowaliśmy kuny domowe do sprawdzenia, jak te areały wyglądają i co robią. Mieliśmy na dachu Wawelu, mieliśmy na dachu Kolegium Majus, więc one absolutnie w samym centrum, jak i też na obrzeżach. Kuna leśna, te tereny bardziej na pewno leśne, gdzieś tam Lasy Tynieckie, czy Las Wolski. W Lesie Wolskim widziałem tropię kuny leśnej na 100%. Gronostaj, myślę, że też absolutnie w centrum miasta kiedyś na Miszczewicach, na Siedlu Kombatantów w grudniu widziałem pięknego w białej szacie. Łasica tak samo, zając szarak. Widziałem go, jak biega między osiedlami, między blokami na osiedlu. Wydra, jestem pewny, że jest gdzieś na ciekach większych, ale osobiście nie widziałem. Bóbr w Krakowie, bardzo częsty, o tym jeszcze będziemy mówić za chwilę. Zgubiłem się. Małe ssaki i tutaj praktycznie zasiedlają każdy kawałek zieleni. To nie musi być park. One dobrze radzą sobie na zieleni przydrożnej, na zieleni przed blokami. Na pewno widzicie Państwo wiewiórki w okresie aktywności, bo śpią w zimie. Nie trudno spotkać jeża, który jak tylko się pojawia zmrok, to zaczynają gdzieś tam tuptać chodnikami.
Gryzoni i owadożerne, to już wiem, że była taka część tutaj omawiana w tym parku. Ja tutaj nie czuję się ekspertem przy gryzoniach i małych owadożernych, więc nawet nie będę chciał rozszerzać tego tematu. To już raz, że było, dwa, zostawię to komuś, kto wie na ten temat więcej. No i mamy te duże ssaki kopytne, te, które na pewno są na terenie miasta. Czyli dzik. Tak jak już zacząłem, dużo się zajmowałem dzikiem, więc akurat tu mogę bardzo dużo na jego temat powiedzieć. Mieliśmy od 2005 do 2010 roku i znakowaliśmy radiowo, kolczykami radiowymi. Po 2000, później 2010-15 to już było satelitarne. Obroże satelitarne. Tak jak mówię, on prawdopodobnie okresowo występuje na terenie parku Drwinka, bo w okolicy widziałem tutaj tropy. A może jeszcze przed tym, jak przejdę szczególnie do dzika, to o parku Drwinka. Wąski, mały park, ale tworzy tak zwany korytarz migracyjny razem z zielonym pierścieniem Podgórza, nie wiem czy nie pomyliłem nazwy w tym momencie, który tworzy Park Drwinka, następnie Park Lili Wenedy, Park Aleksandry i tamte tereny w rejonie Słonej Wody Zielone, po sam tam za szpitalem w Prokocimiu. Bardzo cenny pod kątem migracyjnym właśnie. Zawsze tego typu zieleń, jednocześnie zieleń utrzymana jako zieleń naturalna ze starodrzewiem, z martwym drewnem rozkładającym się, które tworzą dodatkowe siedliska, z rozlewiskami jak w parku Drwinka, tworzą bardzo cenne obszary na terenie miasta. Raz, że tworzą tą enklawę zieleni między zabudową, obniżając temperaturę w ciągu lata, łagodząc ogólnie temperatury, tak można było to powiedzieć, to jeszcze wzdłuż cieków zawsze zwierzęta migrują. I jeśli należy się cieszyć, że nie migrują tędy wilki, a bardzo rzadko łoś, no to ta mała zwierzyna, która nie jest konfliktowa, jest już pożądana w mieście, zwiększa bioróżnorodność i za tym idzie oczywiście taki jakby wzrost wartości całego terenu. Wiem, że tam w parku Lili Wenedy i Aleksandry jest też dużo płazów. Tutaj też osobiście widziałem płazy, które po prostu korzystają z tego cieku jako szlaku migracyjnego. Park bardzo niewielki, ale jednak między zabudową każda zieleń będzie cenna. A tak jak mówię, to jest ciek, więc zwierzęta będą korzystać z tego szlaku migracyjnego. Tu jest połączenie przede wszystkim w stronę dalej rzeki Serafy, jakby się poszli w stronę północną, w stronę linii kolejowej. Co ciekawe, na terenach miejskich linie kolejowe stanowią też bardzo ciekawe korytarze migracyjne, gdzie część zwierząt będzie podążała nasypami kolejowymi, które często są porośnięte jakimiś krzewami czy jakąś tam roślinnością osłonową. Więc to jakby wszystko się dzieli, bo jeśli w stronę północy czy północnego, bym się kierunkiem pokręciły, w stronę jakby tam Wilgi, chyba nie ma tutaj za wielkiej łączności. Ale właśnie w stronę północną, w stronę Serafy, będzie się dołączyło z Serafą, linią kolejową E30, jeśli dobrze pamiętam, i dalej z Doliną Wisły, która jest tutaj głównym szlakiem migracyjnym i ta wymiana genetyczna będzie następowała. Przechodząc z powrotem do dużych ssaków kopytnych, tak jak mówię, dzik, on będzie tutaj występował. Widziałem osobiście tropy. Są to zwierzęta tak naprawdę, które w pewnych okresach roku bardzo migrują. Grupy rodzinne są z samicami prowadzącymi młode, są raczej stabilne. One osiągały 10, 15, 12, 15 kilometrów kwadratowych areału takiego rocznego, jakbyśmy popatrzyli. Tylko proszę zwrócić uwagę, że to jest 10 kilometrów kwadratowych, ale mamy bloki, markety, zabudowę, parkingi. Więc jakbyśmy wycięli, to tak naprawdę 70% jest nieaktywne dla dzika. A jednocześnie młode samce i bardziej dorosłe samce potrafią mocno migrować. I tu już osiągaliśmy areały rzędu 40 km kwadratowych nawet, czyli jakbyśmy porównali to od Hałd-Solwaja w Łagiewnikach, ja przez cały teren Borku Fałęckiego, Klinów Borkowskich, Kobierzyna, cały ruczaj z Łąkami Pychowickimi, po lotnisko w Balicach, Las Wolski, Olszanica, po lotnisko w Balicach. To był roczny teren występowania tego 150-kilowego samca,
który jeszcze to był okres kwietnia czy maja, gdzie on w ogóle zrobił nam psikusa, bo dane z satelity dochodzą z dobowym, półtora dobowym opóźnieniem ze specjalnego programu podpiętego pod komputer, a żeby go na bieżąco sprawdzić, gdzie on jest, to się używa modułu radiowego, który jest w tej obroży. No i w pewnym momencie nie mogłem go znaleźć. Okazało się, że on był drugi stronie Wisły. A później jak sprawdziliśmy, to on przez miesiąc, tam kwiecień czy maj, nie wiem, może woda, temperatura wody mu pasowała, ale co 3 dni był po drugiej, po jednej i po drugiej stronie Wisły, więc absolutnie nie jest bariera. Co ciekawe, mieliśmy tutaj oznakowanych, już pamiętam, około 25 osobników. Nigdy żaden z tych osobników nie wyszedł z miasta. Więc one jak już wchodzą do tego miasta, znaczy w większości te osobniki, które tutaj widujemy w mieście, to one się już tu urodziły, one są przyzwyczajone do ludzi, one się nie boją, one przechodzą po 5 metrów od człowieka i nie za bardzo reaguje. Nigdy. Fakt, mieliśmy 3-4 osobniki, które zaginęły, ale nigdy nie wróciły od nich żadne informacje, więc mógł któryś z nich iść dalej, ale one zawsze miały kolczyki z numerami, aby gdzieś ktoś znalazł, zobaczył, znalazł, myśliwy zastrzelił, to wróciłoby do mnie informacja, że on gdzieś tam był. Ale tak jak mówię, te gdzieś 3-4 osobniki miały status zaginiony. I tak jak mówię, dzik, no przede wszystkim dziki pojawiły się na początku w Lesie Wolskim, później zasiedliły te tereny Luczaju Borkofańskiego. Tutaj pojawiają się troszeczkę mniej, bardziej tam w rejonie Płaszowa, Małego Płaszowa, tam widziałem je na stałe. Na stałe się już pojawiły w Hucie, w rejonie Łąk Nowochódzkich, stamtąd już przy NCK-u widziałem ślady i wychodzą w stronę Nowej Huty. Sarny bardzo licznie, bardzo płochliwe zwierzę. Też jestem pewien, że ono się będzie pojawiać w parku Drwinka, na pewno na północ, w tamtych pozostałych parkach, gdzie przy nasypie kolejowym będą po prostu przechodziły. Zwierzę płochliwe, ale często łatwo go zobaczyć w ciągu dnia, jak gdzieś tam żeruje, coś obgryza, szuka czegoś do jedzenia, szczególnie w zimie. W Krakowie jest też ich bardzo dużo i zarówno dzik, jak i sarna często są przyczynami kolizji drogowych, bo no tu niestety ten minus dla zwierząt wchodzących do miasta, że no niestety ta śmiertelność na drogach jest dość duża. I nie wiem, jaka jest w tym momencie statystyka, ale gdzieś tam na poziomie w 2015 roku, no to nawet 4 do 5 saren w całym mieście były potrącone w ciągu miesiąca. W ciągu miesiąca, bo gdzieś się tym wtedy zajmowałem dla gminy Kraków, więc tak ta statystyka wyglądała. Dzik duży, też przede wszystkim trzeba, jeśli sarna krzywdy nam raczej nie zrobi, to w przypadku dzika już należy pamiętać, że to jest duże, silne i jak już stwierdziliśmy, ciężkie zwierzę, bo takie mające 150 kilo, to już może i on zawsze może zaatakować. Nawet jeśli te osobniki miejskie przechodzą czasami blisko koło ludzi, to zawsze trzeba brać pod uwagę i pamiętać o tym, jest to dziki zwierz i trzeba zawsze na niego uważać, podchodzić dystans, przede wszystkim trzymać dystans, nie uciekać, delikatnie odchodzić, wycofywać się i obserwować, co robi. Jak to było u brzechwy? Nie uciekać na drzewo. Ślady aktywności, takie dość charakterystyczne odchody na górnym slajdzie. Też to pomysł? Odchody na slajdzie górnym, tropy na takie charakterystyczne na tym slajdzie po lewej stronie, gdzie sarna ma bardzo charakterystyczne, takie bardzo ostre racice i jednocześnie ta wielkość jest nie do pomylenia, bo to nie da się pomylić z jeleniem, czy już nie mówię o łosiu. Bardzo ostre racice. Sarna ma do tego stopnia ostre racice, że w przypadku jakiejś interwencji, jeśli ona się znajdzie gdzieś na jakiejś posesji, gdzieś skądś ją trzeba wyciągnąć, to trzeba uważać, bo jak skoczy i uderzy racicami, to można zostać, że tak się wyrażę, ciężko rannym. Absolutnie to przecina skórę, powoduje głębokie rany, więc charakterystycznie spiczaste, ostre racice i ze śladów, które jeszcze możemy obserwować, to odchody widoczne na zdjęciu. Kolejne, co my tu mamy spałowania.
Czyli w okresie zimowym, kiedy leży pokrywa śnieżna i sarny nie mają, jelenie robią tak samo, nie mają dostępu, mają utrudniony dostęp do ściółki, do tego, co jest pod śniegiem, jakieś tam części roślin, po prostu żywią się tą, obgryzają nie tyle korę, ale również korę, jak i takie jeszcze mniej zdrewniałe części łodyg drzew, i to właśnie charakterystycznie jest to też te ślady, które się właśnie szuka, jak się bada występowanie tego gatunku, to właśnie te spałowania są charakterystyczne i można to gdzieś zauważyć. Oprócz tropów na śniegu, czy oprócz właśnie odchodów charakterystycznych dla każdego gatunku. Ślady aktywności dzika. Tu zaznaczę tylko, że wszystkie te zdjęcia są zrobione w Krakowie. Lewe górne to jest Borek Fałęcki, Kliny Borkowskie. Tak naprawdę to jest rejon ulicy. Szczerze sobie teraz przypomniał, jeśli dobrze pamiętam, Komuny Paryskiej Bartla. Tam pod balkonami postanowiły przewrócić trawnik na drugą stronę w poszukiwaniu jakichś pędraków, dżdżownic. To się nasila bardzo w jesieni i znam takich właścicieli prywatnych posesji, którzy po tym, jak przeszły dziki, odwróciły ten trawnik do góry korzeniami, to pan później 2 dni spędził, żeby to z powrotem posadzić tą trawę tak, jak ma być. Jak już posadził, to przyszły znowu dziki i znowu odwróciły. I taka trochę walka z wiatrakami. Charakterystyczne odchody dzika, takie troszeczkę, takie pakiety. One w ciągu jesień, zima, one są takie bardziej zbite, rozpadające się na takie mniejsze części w okresie wiosennym. Że tak powiem, mniej zbite, bardziej rzadkie. Po prostu wynika to z tego, że dziki na wiosnę korzystają mocno ze świeżych pędów, tak naprawdę, z rosnącej trawy. Stąd te odchody wyglądają inaczej. I tu bardzo ładnie odbity lewe dolne zdjęcie, charakterystyczny trop z wbitymi tak zwanymi szpilkami. Dobrze mówię? Szpilki. Szpile, tak. On ma po prostu wyżej te tylne paluszki. I jak oczywiście jeleniowate też tak mają, tylko on jak idzie nawet po niegrząskim gruncie, to dzika zawsze rozpoznamy po tym, że te szpile są wbite z tyłu. I to jest charakterystyczne właśnie bardzo dla dzika. No, trop może mieć od kilku centymetrów, to nawet kilkunastu. No i dziś widziałem trop dzika bieszczadzkiego, musiał mieć, podejrzewam, grubo ponad 200 kilo, no to już były wielkości krowy, trofy odbite, ale ze szpilkami, więc na pewno był to dzik. No i tu też takie punktowisko na tym kolejnym zdjęciu. Co jest coś ciekawostek, następny slajd. Tu też mamy dzika na ruczaju. On tak ładnie wyszedł na zdjęciu, ale tak naprawdę jeszcze był tak świeżo po wybudzeniu. Nie widać kolczyka, którego miał założonego na ucho. To taki mały zwierzak, 35-kilowy. I z charakterystycznych rzeczy, takich, jakby to powiedzieć, niecodziennych aktywności dzika, to jest tak lewe dolne zdjęcie, to jest legowisko w błocie. W okresie letnim one znajdują takie babrzyska sobie i sobie w tym leżą. I później, jak wiadomo, że ciężko bezpośrednio najść i zobaczyć tego dzika, przynajmniej w normalnych warunkach w mieście coraz łatwiej, ale właśnie coś takiego w błocie zobaczymy, to jest zawsze po dziku. To jest dosłownie odbite, nawet którą stronę miał ten sierść na tym, to można jak czytać jak z kartki. Zdjęcie po prawej u góry, znakowanie dużego samca, czyli tym orężem, które, bo to u samca jest bardzo duże. I one raz, że to jest znakowanie, dwa, on nacina korę drzew iglastych z tego powodu, że za tam jakieś kilkanaście dni drzewo w ramach obrony własnej zacznie wydzielać żywicę. I jak zacznie wydzielać żywicę i mamy piękne lato i wszystkich atakują komary, jak wiemy, i inne insekty latające, to dzik wchodzi najpierw do błota, zbiera na siebie tą warstwę błota na swoje boki, następnie idzie do drzewa i miesza to z tą żywicą. I tworzy taką po prostu warstwę, że komar już nie da rady. Charakterystycznie widać to na drzewach, właśnie to drzewo na dole. Ono jest całe tutaj poranione i obdarte przez dziki, które po prostu wcierały to błoto z żywicą w okresie letnim. Osobiście kiedyś widziałem pod Zabierzowem
na zachód od Krakowa, gdzie dziki na dużych polach kukurydzy, jak już tam da się coś zjeść, tych kolb, czyli gdzieś w czerwcu, lipcu, to one po prostu mieszkają w tych polach kukurydzy i w międzyczasie robią sobie takie zagłębienia, wydeptując, żeby tam im woda stała, żeby mieć to swoje błoto i takie kręgi powstają jak po kosmitach, bez stojącego kawałka kukurydzy. A najlepsze jest to, że przez pole kukurydzy przebiegała jeszcze linia energetyczna na tam jakieś niskie napięcie na słupach drewnianych. I te słupy drewniane wyglądały, jakby bobry dopadły. Rolnik zgłaszał do energetyków, potem się tak wywróciło. One po prostu wytarły całe to drewno, właśnie szukając tam żywicy, ale chyba nie było, bo to już był słup. Łoś. Tu na łoś, tak jak mówiliśmy, no. Duży zwierz przede wszystkim i zwierzak migrujący. To jest jedyny ssak kopytny, jedyny ssak jeleniowaty, który tak bardzo zmienia siedlisko pomiędzy okresem wiosenno-letnim, a okresem jesienno-zimowym. Te migracje to są nawet kilkadziesiąt albo czasami kilkaset kilometrów. Łosie po prostu w pewnych okresach swojego życia idą jakby przed siebie. Stąd nagle się okazuje, że idą i zgubiły się, nie zauważą tej tabliczki Kraków. Miasto monitorowane. No i później nagle mamy je na Żabińcu, później mieliśmy je gdzieś tutaj na Podgórzu przy stacji Prokocim, też był jakiś łoś. Były gdzieś tam w rejonie Bronowic ten łoś się pojawiał. Tak jak mówię, taki trochę zwierzak fajtłapa, tu się potknie, ale jednocześnie duży zwierzak, bardzo ciężki do uśpienia przede wszystkim z uwagi na masę. To już musi być doświadczony weterynarz, środki i tak dalej. No i przede wszystkim to jest duże, to jak się rozpędzi, to jak wybiegnie na drogę, stanowi naprawdę relatywne zagrożenie dla ruchu. Tak mówię, nie wiem, jak teraz wygląda statystyka. Gdzieś tam przed 2015-2017 rokiem dwa razy średnio statystycznie pojawiał się w ciągu roku. Te dwa łosie są sfotografowane w rejonie Kołdębicy o godzinie 12, szły sobie przez pole. I tu mamy właśnie kilka zdjęć łosia, który jednak postanowił zaglądać do miasta. Nie wiem, czy zdjęcia miałeś z Krakowa, czy są wszystko z Krakowa. No czyli tak jak widzimy, niestety nawet jakbyśmy wzięli nie tylko park Drwinka, ale również parki Lili Wenedy czy Aleksandry, a nawet jakbyśmy wzięli cały, podejrzewam, Prokocim i Bieżanów i tutaj Kurdwanów i Wolę Duchacką, to dalej byłby za mały areał dla łosia, żeby się utrzymał, bo to jest zwierzę, które jednak musi mieć ogrom zieleni i musi mieć do tego dostęp. No to jakby, tak jak mówiliśmy, 40 km kwadratowych dla dzika miejskiego samca. Pamiętasz, ile mieliśmy na wilkach areały? Tak, czy jako ciekawostkę? A tam było chyba od 150 do 250 km kwadratowych w Karpatach. Jakoś tak to było. Czyli taką powierzchnię musi mieć ten zwierzak, czy w przypadku wilka w Atacha, żeby się utrzymał, żeby się po prostu wyżywił. Bo to stąd jakby wynika, część zwierząt w ogóle nie będzie chciało, nie chodziłoby, gdyby nie to, że musi szukać jedzenia, wiadomo, byłyby bardziej stacjonarne. No ale widzimy, że ten łosie w Krakowie się pojawiają, cały czas są, ale to mówię, tutaj raczej przypadkowo nie przypisujemy je do żadnego parku, bo tak jak mówię, to taki łoś to by musiał mieć pół Krakowa swojego areału, żeby się wytrzymał i tak jest wędrujący i tak by poszedł dalej. Następnie mamy porównanie tropów. Dzik z charakterystycznymi szpilkami, to co już wspominaliśmy wcześniej. Tu wszystko czy wyżej sarna, to są wszystkie małe, bardzo ostre tropy. One są nietrudne do pomylenia z warchlakami, tak naprawdę z malutkimi dzikami. Te tropy sarny, z tym, że i warchlaki często też nie odbijają jeszcze szpilek. Stąd łatwo je pomylić, przynajmniej gdzieś tam w relatywnie twardym gruncie, ale warchlaki raczej nie chodzą w pojedynkę. I tu jest to, że one są w grupach i te grupy dzików, które widzę w Krakowie, to dochodzą do 30 osobników czasami, więc tam jak przejdą, to już jest ich kilka. Jeleń, o którym nie mówiliśmy, ja miałem kiedyś zgłoszenie z rejonu Kolnej. Jeleń wpadł tam do tych torów kajakowych.
i gdzieś tam były wyciągane stamtąd, to był 2014 czy 2015 rok. Gdzieś tak mówię, pojawiają się tutaj od wschodu, od Puszczy Niepomorskiej, zarówno w rejonie Huty, jak i druga strona Krakowa, tutaj ta podgórska, Płaszów, Kristobotewa, tamte rejony, ten jeleń się pojawiał. To są już większe, takie bardziej zakrąglone tropy, nie do pomylenia z sarną. No i Łoś, no to już jest ogromny trop. Tu myślę, że nie będziemy rozwijać tego bardziej w przypadku jakby tutaj parku, bo raczej tych tropów tutaj nie spotkamy. I tu mamy zamknięty temat ssaków dużych, które tak jak stwierdziliśmy, tak naprawdę z kopytnych, tu jeszcze jest ten na samym dole, ten zwierz, to jest Daniel. I Daniel tak naprawdę to nie jest nasz gatunek, to jest gatunek, który jest wypuszczany w niektórych miejscach, występuje wolno. Chyba najwięcej ich widziałem w Grudziądzu, gdzie wieczorem, jak się jedzie, to stoją na drodze, przy drodze i trzeba uważać, żeby nie przejechać Daniela. W Krakowie mam zdjęcie z fotopułapki gdzieś z rejonu Lasu Wolskiego, więc może komuś uciekł gdzieś z ogrodu, czy tak ten. Lasy Radłowskie w rejonie Tarnowa, tam występuje taka prawie dzika populacja. Nadleśnictwo gdzieś tam kiedyś wypuściło i albo Związek Łowiecki. Nie wiem, tam występują, tam je można spotkać. Jest taki mniejszy od jelenia, większy od sarny, z tym porożem takim bardziej zbliżonym do łosia, bo tam się może ta łopata pojawić. I też taki ten trop jest pomiędzy jednym a drugim. Dobra, kończymy duże kopytne. Mamy ssaki średnie, borsuk. Nie wiem nic na temat występowania z tej strony miasta, ale podejrzewam, że występują, bo na przykład nory były przy linii kolejowej w rejonie ulicy Płanki, były nory. Tam jest takie małe enklawy zadrzewień i tam widziałem nory borsuka, więc one mogą gdzieś tu zachodzić. Tak jak mówimy, mamy linię kolejową, korytarz migracyjny wzdłuż rzeki, czy Serafy, czy później Drwinki. Na pewno jest w zachodniej części Krakowa, dwie nory rozrodcze były w Lesie Wolskim. Widywałem osobiście te zwierzaki, nawet założyłem kiedyś fotopułapkę przy norze. Bardzo takie porządnie sprzątałem zawsze swoje nory, wynoszą kulturalnie. Później jak się zmęczy, to siedzi, oddycha. No, tak jakby bardzo podobnie do nas. Od strony Ruczaju, tam od Lasów Tynieckich, od Pychowic też były obserwowane gdzieś tam pojedyncze osobniki, więc prawdopodobnie norę mają. Zwierzak raczej niegroźny, ale to z dzikich zwierząt proszę pamiętać, zawsze nie podchodzimy. Albo staramy się nie robić zdjęć, bo to jest jednak drapieżnik. To jest drapieżnik, który ma pazury, który ma zęby. I zawsze, jeśli czuje się zagrożony, to zarówno taki borsuk, jak i lis może zaatakować. Nie są to zwierzęta jakiejś tam dużej masie, raczej nie zagrażają naszemu życiu, ale jednak roznoszą choroby, pasożyty. Więc to już nie do pominięcia jest przede wszystkim wścieklizna, która gdzieś tam z powrotem ostatnio zaczęła wracać i coraz częściej się pojawia. Lis, jak już wspominałem, nie wiem, czy dużo mówić na temat tego zwierzęcia. On jest po prostu wszędzie. On jest po prostu wszędzie. On biega po osiedlach, on biega po plantach, on biega na błoniach, to często widuje, jak gdzieś tam przemyka. Praktycznie wszędzie, gdzie jest kawałek zieleni, tego lisa złapiemy. Zarówno w przypadku lisa, jak i myślę częściowo dzika, jest to związane z tym, ile jedzenia wyrzucamy. On korzysta z naszych odpadków. Lisy będą korzystać z niezabezpieczonych koszy na śmieci. Widziałem już też dziki przewracające kosze na śmieci, żeby się do nich dostać. Przy zakrzówku po prostu przewracały kosze na śmieci. Już nie do pominięcia, są dziki w Gdyni, które jak idą w słońcu po plaży, to idą od kosza do kosza i jak im zapachnie KFC, to wywracają, wyciągają. Mam wrażenie, że one tam już rozpoznają D. Nie, nawet siatki z żabki. Ewidentnie patrząc na nie, to idą od siatki z żabki do siatki z żabki. Jak ktoś siedzi na kocu i nie ma siatki z żabki, tej drewnianej, tekturowej, to jest ignorowany, ale jeśli ma siatkę z żabki, to coś tam może być.
Także mówię, lisy też na pewno korzystają z tego, co ludzie wyrzucają, a niestety z przykrością należy stwierdzić, to pewnie wszyscy Państwo obserwują, że wyrzucamy resztki i odpady nie tylko do koszów. Nie tylko tam, gdzie powinny być, już pomijając fakt, że nie powinniśmy wyrzucać, a wyrzucać jak najmniej jedzenia. Niestety to ląduje czasami po prostu gdziekolwiek. Gdziekolwiek widziałem też na przykład w przypadku dzika, ktoś tam z dobrego serca karmi gołębie ogromną ilością ziarna. Te gołębie nie zjadają tego wszystkiego do godzin wieczornych. No i to jest pierwsze miejsce dzików na Twardowskiego, które jak wstaną tam, jak się zmierzch robi, to pierwsze idą tam, zjadają resztkę tego ziarna, no i później idą dalej. Na tym rondku na Twardowskiego polecam. Jest tak, jak mówiliśmy, wszędzie. I tu mamy troszeczkę ze śladów, ślady aktywności borsuka, charakterystyczne systemy nor, bo to są systemy nor, żyje tam cała rodzina borsucza i charakterystyczne tropy z takimi paluszkami. Takie trochę one, tropy są chyba troszkę podobne do niedźwiedzia, nie? Tak naprawdę układ jest bardzo podobny do niedźwiedzia, tylko te mają tam kilka centymetrów, a w przypadku niedźwiedzia to jest czasami 30 centymetrów. Więc jakbyście Państwo mieli dylemat, to jak jest. Przekracza 20, to raczej trzeba się szybko oddalić, bo jednak niedźwiedź przyszedł na drwinkę. I myślę, że tutaj, jako że jesteśmy przy rzece, absolutnie można się spodziewać tego gatunku, choć nie wydaje mi się, żeby on się tu osiedlił na stałe, czyli po prostu to jest drapieżnik owadożerny i tak naprawdę je wszystko, co mniejsze od niego. Ale też ma chyba ten, nie? Bo on coś tam je zielonego też żywi się nasionami i tak dalej, jest takie mieszane. Jest oportunistą pokarmowym, dokładnie. Ale nie podejrzewam, że znalazłby tutaj odpowiednią bazę żerową na takiej powierzchni, ale myślę, że gdzieś, jako że to jest korytarz migracyjny, można go będzie spotkać, więc proszę szukać tropów. Na pewno w końcu się znajdą. Ślady aktywności lisa, tak samo nory tutaj w tym zielonym, tu widzimy, że ta nora nie jest w lesie, ona często jest gdzieś przy polach, przy jakimś nasypie, to już jest tak naprawdę wszędzie. Tropy lisa, typowo psie i charakterystyczne sznurowanie. Nasze domowe psy jak idą, to raczej nie zostawiają tropów w jednym rzędzie. Tak samo jest w przypadku wilka. Przy dużym psie nie da się w 100% powiedzieć, czy jak mamy jeden trop, czy był to trop wilka, czy psa. Dopiero układ tych tropów na jakimś tam kawałku, jak on się przemieszczał, pozwoli nam z jakimś prawdopodobieństwem, nigdy nie 100%, a praktycznie nigdy 100% stwierdzić, że to był dzik czy pies. Tak samo jest w przypadku lisa. Oczywiście tu mówimy o mniejszych psach i mniejszych tropach lisa. One mają charakterystyczny układ tak zwanego sznurowania, czyli są w linii. Po prostu wkłada łapę tylną w przednią. To samo miejsce i to właśnie tak wygląda. I tu w różnym układzie, w zależności od prędkości biegania, trop tak naprawdę typowo psi. Kocie tropy mają się różnią tym, że nie mają pazurów, bo te koty, jak wiemy, od domowych kotów pazury chowają. Co jeszcze jest charakterystyczne, na co można zwrócić uwagę? Lis, których znamy, że odwiedza chętnie kurniki, ale poluje też na inne ptaki, to żeby rozróżnić, że dany, jak znajdziemy pióra, tak jak tu są w tym przypadku, chyba to jest bażant. Tak, to są pióra bażanta, czyli bardzo często ofiara lisa na terenach zarówno miejskich, jak i podmiejskich, jak i polnych. To rozróżnienie bardzo proste między tym, czy dany ptak został skonsumowany przez drapieżnika latającego, czy drapieżnika chodzącego na czterech łapach typu lis czy kuna, jest to, że drapieżniki latające wyrywają pióra. Przed zjedzeniem, jak sobie tam obrywa pióra, to nie wyrywa, a lis będzie je ucinał zębami i pióra będą bez końcówek. Wtedy mamy ofiary po ataku lisa. To jest charakterystyczne, że po prostu tamten. A taki, nie wiem, jastrząb, myszołów czy coś większego wyrywa całe pióro. Czy sowy. Chociaż sowy to teraz zależy, jakie ten. Kuna domowa. Występuje wszędzie, nawet na strychach, pod maskami samochodów. Gatunek, który no jest tak naprawdę bardzo problematyczny.
raczej nie groźny, ale problematyczny, bo niszczy dachy, niszczy przewody w samochodach, ale jednocześnie należy pamiętać o tym, że poluje, więc też zjada od gołębi przez myszy, gryzonie, szczury, gołębie. To też coś tam obserwowaliśmy. Oczywiście przychodzi jesień, ona lubi czereśnie. Gdzieś tam od czerwca kuny żywią się czereśniami, jeśli tylko są, żywią się w ogóle owocami do późnej jesieni. Tak jak mówię, występuje wszędzie, bo ona będzie i na terenach podmiejskich, w terenach domków jednorodzinnych, jak i w rejonie, gdzie są bloki. Tak jak mówię, łapaliśmy je, mieliśmy pułapki na Wawelu, mieliśmy pułapki na Kolegium Majus, mieliśmy pułapki na jeszcze już, on jeszcze stoi, tak zwane dolne młyny, stare zakłady tytoniowe, gdzie tam była ogromna populacja kuny i tam też mieliśmy pułapki porozkładane. Okazuje się, że bardzo niewielkie areały mają, pojedyncze osobniki zasiedlały 3-4 ulice tak naprawdę. Jedną ulicę z przecznicą i gołębi jest na tyle dużo i wszystkiego innego, że były w stanie spokojnie się wyżywić. Osobnym tematem jest, jak je odstraszać. Różne pomysły na to ludzie mają. Są też różne odstraszacze. I zawsze należy pamiętać o tym, że to jest zwierzę terytorialne. Jeśli niektóry, co jest, pomijając fakt, że to jest nielegalne, ktoś złapie tą kunę i coś, albo jej coś zrobi, albo gdzieś ją wywiezie, to zwalniamy terytorium dla drugiej kuny. Lepiej chronić dom, odstraszając daną kunę, czyli tak jej uprzykrzyć życie, żeby nie chciała wchodzić na dany strych. Ale zostaje tam cały czas ten sam osobnik, który wie, że ma tam nie wchodzić, bo coś tam jest nie tak. A jak zwolnimy terytorium, to za chwilę przyjdzie druga kuna i mamy w kółkę walkę z tym samym. Tutaj na zdjęciu następnym mamy też ciekawą taką rzecz. Proszę zobaczyć, to takie pobrudzenie. Często zastanawiamy się, którędy kuna wchodzi do budynku. To są właśnie odbite łapki, jak skacze i odbija się od czegoś. Zawsze jak jest po deszczu, jak ich siedzi gdzieś w jakimś budynku i chcemy zobaczyć, którędy wchodzi, to jak jest po deszczu, gdzieś tam jak jest, czy teraz jak stopnieje za chwilę śnieg i będzie mogło gdzieś ubrudzić te łapki, tylko proszę zobaczyć przy rynnie, przy gałęzi, jakieś drzewo z boku, zawsze gdzieś odbije łapki jak ten, tylko trzeba dobrze szukać, małe łapki będą odbite na murze i dokładnie tam nam pokaże, że tam jest ta dziura i tamtędy wchodzi. Zwierzę, tak jak mówię, występujący wszędzie, prawdopodobnie w rejonie tutaj kilka osobników ma swój areał, więc na pewno występuje też w parku Drwinka. I charakterystyczne odchody też, które można gdzieś tam, najczęściej w miejscach przebywania ma stałe latryny, więc tych odchodów jest dużo, stąd jak się nam zasiedli na dachu, no to się robi takie sterta coraz wyższe. Tak. Kunę chyba wszyscy widzieli, tu też jeszcze w tych materiałach, co patrzyliśmy, tak, prawdopodobnie będzie tu grąsta i będzie łasica, na ile stale, ciężko powiedzieć, te wszystkie gatunki łasicowate, one gdzieś tam występują na terenie miasta i je widuje, ale czy tu jest jakaś stała populacja, to by wymagało bardzo długich obserwacji, ale na pewno gdzieś będzie tym korytarzem przemykać. Wydra europejska. Gatunek chroniony, kiedyś bardzo rzadki, teraz chyba troszkę bardziej liczniej się pojawia przy ciekach. Czy w Krakowie, to wiecie, widziałeś gdzieś wydry w Krakowie? Wydry są generalnie widoczne. W Krakowie też głównie się stwierdza po jakichś obserwacjach tam przygodnych, głównie od wędkarzy, ale też były te tak zwane pewne stwierdzenia na podstawie nieśmiertelności na drogach. Mhm. Tylko tyle, że wydry mają o tyle specyficzny sposób bytowania, że nie osiągają dużych zagęszczeń, tak, i mają areały związane ściśle z rzekami, więc... Z długością koryta. Dokładnie. I teraz jedna wydra potrafi operować na kilku kilometrach długości rzeki. Tak. Wiadomo, że no to nie jest jedna sztuka, jeden, tylko powiedzmy okresowo jest ich więcej, bo są młode i tak dalej, ale to nie jest zwierzę stadne. No stąd te wydry, jeśli zapytamy, czy są, są. Czy je widać często? Na pewno nie, bo po prostu zagęszczenie jest na tyle małe, że możemy je gdzieś tam spotkać. Tak. Względnie kilka, ale no nie są widoczne cały czas. Ile? Mamy odpowiedź. Są wydry. Są z uwagi na behawior, te liczebności i duże areały na linii rzeki nigdy nie występują licznie.
Zaraz powiemy o charakterystycznych śladach występowania. Bardzo łatwo tak naprawdę stwierdzić wydrę i to wystarczy jedno wyjście nad ciek wodny i można stwierdzić wydrę. Zaraz o tym. No i mamy jeszcze bobra, który w pewnym momencie naście lat temu pojawił się również w Krakowie. Widujemy je nawet płynące Wisłą pod Wawelem. Mam gdzieś taką obserwację, w niedzielny poranek postanowił, nie wiem, może po magnesik jakiś przypłynął czy coś, płynął sobie właśnie Wisłą w Krakowie. No niestety potrącony kiedyś był przy Moście Zwierzynieckim, prawdopodobnie gdzieś tam przechodził nocą. Mamy na pewno bobry na rzece Białucha, czyli na tym krakowskim odcinku prądnika, ale też pod krakowskim. Mamy bobry na Wildze, gdzie tam chyba pierwszy obserwowałem zgryzione wierzby, dość duże wierzby były tam przewrócone i to się rzuciło w oczy, dosłownie patrząc z Alei Konopnickiej przy forum. Było widać, że te bobry tam są. Tutaj w okolicy ciekawą sytuację mieliśmy w trakcie modernizacji linii kolejowej przy stacji Bieżanów. Mieliśmy bobra, który stwierdził, że po co on ma budować te nory, po co on ma, żeremi raczej nie budują, może od tego zacznijmy, bo nie ma ich gdzie budować w mieście. One wtedy żyją w trybie norowym, czyli budują nory, do których wchodzą głównie pod wodą, wpływają do tych nor. Te nory są czasami widoczne, a jak się idzie wzdłuż brzegu, to można tam wpaść po pas. To też jest ciekawe i niebezpieczne tak naprawdę, bo jest fakt, że można nory złamać, więc trzeba uważać. I bobr tutaj właśnie na stacji Bieżanów, przy stacji Bieżanów postanowił wykorzystać jako swoje siedlisko i chyba pół ściętego lasu wniósł do przepustu. Taki był mały przepust pod nasypie kolejowym i w pewnym momencie mieszkańcy zgłosili, że im zalewa ileś tam działek tutaj od strony tej jakby naszej, z której jesteśmy, południowej bardziej. No i w momencie, jak zacząłem to sprawdzać, o co w tym chodzi, okazuje się, że tam były upchane w tym przepuście i to taki przepust był z półtora na półtora, taki skrzynkowy, no po prostu było do pełna upchane gałązek, wierzby i osiki, bo to najbardziej lubi. Najbardziej lubi właśnie osikę. Bobry w Krakowie, no gdzie tam, przy Lesie Łęgowskim, taki mały ciek, kiedyś wycięły takie wszystkie wierzby w jesieni, położyły. Zdziwiłem się, kto rzucił gałęzie na ulicę i po co, nie? To bobry jeszcze nie zdążyły ściągnąć, nie? Jest w tym momencie cały czas. Szczerze zastanawiałem się nad rozlewiskami, które aktualnie w tym tygodniu widziałem w Parku Drwinka, bo są. Specjalnie pomimo tego śniegu obszedłem naukowo, ale nie znalazłem ani jednego tropu. Bo jest to ciekawe, bo ja widziałem, jak te mniejsze cieki blokują i robią z tego jezioro, więc pytanie, kiedy stwierdzi, że a może jednak tutaj, więc prawdopodobieństwo występowania bobra tutaj jest, myślę, dość duże. Rady aktywności wydry, to tak bardziej z ciekawostki. To, co mówiłem, jak łatwo stwierdzić występowanie wydry. Dolne, lewe zdjęcie, odchody zawsze na wystającym kamieniu, a proponuję nie szukać kamienia, tylko obieg mostowy. Jakiś most przebiegający nad rzeką, pod tym mostem wystający kamień, tam jest otoczone, są, mniej się boją, ponieważ mają dach z tej, że tak powiem, przykrycie i pod pierwsze, jak się robi monitoring występowania wydry, to się idzie nad rzekę, a później szuka most, kolejny most i się sprawdza na kamieniach. Odchody charakterystyczne z jednego powodu. W tych odchodach są ości i łuski ryb. Praktycznie same. One są złożone z tym. No i jeszcze w razie czegoś, jakby ktoś miał, nie był jeszcze do końca pewny, to można powąchać. Śmierdzą rybą. Prawe górne zdjęcie. Tu mamy właśnie wydry. One sobie tak się przemieszczają, jak są nad ciekiem. To jak ten śnieg spadnie, to one na brzuszkach jeżdżą po prostu w rejonie cieku, tworząc takie charakterystyczne ścieżki. I to jest bardzo, bardzo zauważalne gdzieś tam przy cieku, jak się to sprawdza w okresie zimowym. Aktywność bobrów. Na pewno nie będzie to, choć kto wie, nie dam głowę, na pewno nie, raczej w mieście nie powinno być to żeremia, czyli to i takie duże tamy, które widzimy tutaj na lewym zdjęciu. Zdjęcie po prawej u góry jest zdjęciem spod hotelu Forum w Krakowie, z rejonu ulicy Konopnickiej, przy moście na Alei Konopnickiej, naprzeciwko hotelu Forum, to jest wycięta wierzba właśnie przy Wildze.
bezpośrednio, prawe górne zdjęcie, i charakterystyczne tropy z ogonem, który one gdzieś tam cały czas ciągną za sobą, i ten trop właśnie tak wygląda i też jest nie do pomylenia w przypadku bobrów. Zając szarak. Też bardzo możliwe, że gdzieś tu występuje, bo widuję go również na osiedlach. Trzeba patrzeć, obserwować układ tropów w zależności od tego, jak pędzi. Raczej właśnie te tylne łapki odbija, nie? Tylne łapki odbija takie dłuższe. Jak popatrzymy na zająca, to widać dlaczego. Tu zdjęcie tego zająca, skąd to było robione? A, to jest pod Dębicą, gdzieś na polu ziemniaków. Ale charakterystyczne oczywiście jeszcze odchody. Prawe dolne zdjęcie i na przykład, i też mocno charakterystyczne, jakieś przewrócone drzewo, zeskładowane gałęzie, wycięte jesienią, jak przysypie śnieg, to lewe górne zdjęcie pokazuje, ściąga po prostu tą korę i żywi się tym w okresie zimowym. Wręcz się śmieje, że jak gdzieś tam coś się w ogródku czy przy pasiece, jak mamy się wytnie jakiś kawałek, trzeba ułamać jakiegoś gałęzia, to zawsze dobrze wrócić obok, bo w zimie zające będą na tym po prostu żerować. A widuję w mieście ostatnio coraz częściej. Więc tutaj na pewno też się pojawią. No i zwierzaki, które tu na pewno są, czyli wiewiórka pospolita, tak mówię, zamieszkująca też taką zieleń bezpośrednio przy drogach, przy blokach, ale też tereny parkowe. Tu widziałem oczywiście ta roślinność tutaj w parku Drwinka jest częściowo taką roślinnością, takim drzewostanem sukcesyjnym, gdzie występuje dość dużo orzecha włoskiego. Więc na pewno wiewiórki żywiące się orzechami będą z tego korzystały, też korzystają z leszczyny i tak dalej. No i jeż. Każdy widział jeża, mocno tupie. Chyba dlatego, że ma te kolce, to jakby ma w poważaniu to, czy ktoś go słyszy, czy nie słyszy. Już idąc gdzieś na taki teren jak Las Wolski, gdzie w jesieni spadnie dużo liści, inaczej się nie da przejść cicho. To jak w nocy coś na państwa pędzi i wygląda, że jest to, nie wiem, łoś albo duży żubr, albo ten lew uciekł i nagle się patrzy tak na poziom taki normalny i nic się dalej nie widzi, a ten dźwięk się coraz bardziej zbliża. To znaczy, że idzie jeż. On nigdy nie zwraca uwagi na to, czy jest głośny, czy jest niegłośny. On po prostu idzie. I niestety duża śmiertelność na drogach, ale tu z ciekawostek, obserwując jeże, śmiertelność na drogach jeża, jak pojawił się w mieście, w dużej mierze wynikała z tego, że on reaguje na zagrożenie wibracjami w gruncie. Czyli jak na łapkach czuje, że grunt wibruje, to coś ciężkiego biegnie do niego i od razu zbijał się w kłębek. No jak się zwinął w kłębek na środku drogi, to raczej było słabo, nie? Nie pomogło mu to, jak jechał samochód. Ale już widuje miejskie jeże, czyli prawdopodobnie te, które są już którymś pokoleniem wychowanym w mieście, że jak się samochód zbliża, to zaczyna uciekać z drogi. Więc już się nauczyły. No i teraz wiadomo, jak to jest taki krótki odcinek ewolucji, chociaż to chyba bardziej behawioralne, że pewnie teraz bardziej ginąć będą te jeże, które się tego nie nauczyły, a przeżywać będą te jeże, które się nauczyły z tych dróg uciekać. Nie? No niestety ta śmiertelność ich jest dalej duża. No i mam jeszcze myśl leśną, która pewnie gdzieś tu też występuje, ale tak jak mówię, nie chcę wchodzić w ssaki małe, bo nie czuję się tutaj ekspertem, żeby opowiadać. Więc myślę, że na tym skończymy.